mistrzowsku zakończyłeś ten turniej. Jak to się stało? 30, na 40 sekund przed zakończeniem meczu wszedłeś na lód, zdobyłeś bramkę? Tak wyszło. Cały mecz czekałem na tą jedną zmianę. Wiedziałem, że trener da mi szansę zagrania niewielką, ale zawsze jakąś. No i fajnie, że to się tak skończyło. Jak twoje samopoczucie po ostatniej kontuzji? No już jest coraz lepiej, także wracam do zdrowia i będę gotowy na przyszły sezon na pewno. Jest satysfakcja z waszego wyniku, czy jednak pozostaje taki lekki niedosyt, że zabrakło tego awansu? Myślę, że nie może być niedosytu, bo zrobiliśmy co mogliśmy, podnieśliśmy się po dwóch słabych meczach. To były naprawdę, następne dwa były najlepsze w naszym wykonaniu od kilku lat, także wszystko jest dobrze. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Mistrzostwa świata się zakończyły. Jakie plany teraz? Urlop? Już przygotowania do kolejnego ciężkiego sezonu? Teraz na pewno odpoczynek z rodziną i później będziemy myśleć co dalej. Patryk Wajda, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.